Więc witam Was w kolejnym już tutorialu o Godocie. Ten będzie o wyboru postaci oraz o tym, jak dostosować poziomy, żeby załadowały postać. No i o menu z wyboru samych postaci. Więc tak, przejdźmy może do menu, do samego okna wyboru postaci. Po naciśnięciu na przycisk z wybraną postacią globalsy za pomocą zmiennej. Naciśnięcie przycisku zmieni, jeszcze raz, naciśnięcie przycisku zmieni zmienną Selected Player na w tym wypadku na może to by na ścieżkę postaci. I teraz mamy już zmienną ze ścieżką do postaci, która to jest preload, właściwa ścieżka jako string kropka instance. I pytanie tylko, jak zaprogramować poziomy, żeby potrafiły one właśnie załadować postać gracza więc na początek dajmy sobie zmienną player default, która będzie po prostu skrótem od globals.selectedPlayer, bo komu by się to chciało przepisywać, skoro można zastąpić to krótszym słowem. I do węzła głównego sceny za pomocą funkcji addChild dodajemy właśnie zmienną selectedPlayer, która to musi wyglądać tak jak na załączonym obrazku, gdyż po prostu Godot wywali błąd, że tak się wyrażę. I teraz druga ważna rzecz, czyli remove child. To jest po to, że nie wiem sam dlaczego, bo po prostu mi wyskoczył błąd, że nie można załadować sceny z instancją gracza, instancji sceny gracza, nie umiem mówić po polsku, przepraszam. Więc przy każdym opuszczeniu sceny gracza, że tak, sceny z poziomem, przepraszam, że tak powiem, trzeba dać remove child w nawiasie player default. No i to było na tyle tego krótkiego tutoriala. Następny tutorial prawdopodobnie jaki będzie, to będzie wbudowany edytor leveli. Luźno oparty na tile setach i tile mapach w Godocie, który będzie lub nie, w zależności od mojej woli, w przypadku oczywiście Pixel Zone, zintegrowany, że tak powiem, z wyborem postaci, ale to jest temat na inny.